Nazywam się Maciej Boiński, pochodzę z Nakła nad Notecią. Dzisiaj jest 41 dzień mojej wędrówki, dotarłem do Włocławka. Wędruję wzdłuż rzeki Wisły, 1047 km, zamierzam przejść, śpiąc wszystkie noce w namiocie. Zacząłem 2 stycznia, jest to moja czwarta wyprawa. Pierwsza wyprawa w 2014 była wzdłuż rzeki Noteć, druga w 2015 była wzdłuż rzeki Warty, w zeszłym roku była wzdłuż rzeki Brdy, a teraz przyszła kolejna królową rzekę Wisłę. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim przejście, jak i promowanie rzeki Wisły. Ja jestem takim fotografem, amatorem, który robi dużo zdjęć, nagrywam filmów i będę w ten sposób promował już po wyprawie rzekę, jak i w trakcie moją codzienną relacją. Przyciągam ludzi na Facebook, także jestem zadowolony, bo nie spodziewałem się takiego podejścia ludzi do całej wyprawy i tych komputerowców, takich facebookowiczów, jak i takich ludzi, których spotykam na trasie, którzy proponują mi obiad, wspólne spotkania, praktycznie co większa miejscowość, ktoś mnie spotyka, ktoś mnie zaprasza w ogóle gdzieś, także póki co jest super. No akurat tak jest, że lubię takie ekstremalne temperatury, ekstremalnie niskie. I do tego druga sprawa, jestem budowlańcem, także pracuję jako majster na budowie. Zimą zawsze budowlanka stoi w Polsce, także dyrektor dał mi te 2 miesiące wolnego. No tym bardziej, że mam to wypracowane z nadgodzin z całego sezonu, także nawet to nie potrzebuję urlopu. Do tego na szczęście mam takiego dyrektora, że jeszcze dołożył sporo do tej wyprawy, także wszystko się złożyło na to, że po prostu mogę sobie pozwolić na to. Korzystam ze śpiworu, już czwartą wyprawę mam ten sam śpiwór i w zasadzie sprawdza się bardzo dobrze. To jest taki śpiwór typowo ekspedycyjny, co Himalajsi używają, także do minus 25 stopni mogę spać w komfortowych warunkach. I faktycznie tak jest, raz miałem minus 27 podczas tej wyprawy na samym początku, no to już odczuwałem taki trochę dyskomfort, ale mimo to można było jakoś tam przespać noc. Także podstawą jest śpiwór, do tego namiot mam taki zwykły, byle był lekki, żeby mnie ochronił od jakichkolwiek opadów atmosferycznych. Mała kuchenka gazowa, żeby podgrzać coś rano i wieczorem ciepłego. Buty, kalosze piankowe, już latarka, podstawowe takie rzeczy, dużo ubrań na zmianę, szczególnie chodzi o bieliznę, skarpety. Póki co mogę się pochwalić tym, że nie mam żadnych odcisków, także pomimo tego plecaka, który waży około 30 kg, na szczęście udało mi się nie zawitać żadnego odcisku, bo idąc wzdłuż brdy miałem po kilka na jednej stopie, po prostu jeszcze wtedy byłem za głupi na to, żeby dobrać sobie odpowiednie obuwie, teraz już wiem, ile wtedy kosztowało mnie to wysiłku, nerwów straconych przez odciski. Także póki co stopy są zdrowe, wszystko jest zdrowe. Jeszcze zostało 300 km, 320 km. Także jeszcze dobry 2 tygodnie, niecałe już chyba, 11-12 dni będę w domu. Na pewno groźne sytuacje jeszcze nie były. Tak, no. W zasadzie takie, co były pouczające, to przede wszystkim ta noc, co była minus 27. No to popełniłem tam jeden drobny błąd, co zaważył, że miałem taką trochę bardziej dyskomfortową noc. Po prostu nie ogrzałem odpowiednio kuchenki gazowej. Jak już skapnąłem się, że jest faktycznie tak zimno, no to już nie mogłem sobie podgrzać nic ciepłego, a mógłbym na przykład zagrzać sobie wodę, wlać ją do butelki i wrzucić do śpiworu jako dodatkowy taki termofor i wtedy łatwiej by było. A tego nie zrobiłem i jak już rozpaliłem ognisko i chciałem ogrzać butlę gazową i palnik przy ognisku, już było za późno. Już nawet ognisko nie dawało takiej temperatury, żeby to dogrzać. I to był taki zły byłem sam na siebie, no ale też mogłem się nauczyć, ale na szczęście nie miałem żadnych złych sytuacji, takich niebezpiecznych. Na szczęście spotykałem samych, póki co, fantastycznych ludzi, którzy tak jak patrząc przed wyprawą na to, co się dzieje, że ludzie są podzieleni politycznie i jeden na drugiego najchętniej mu oczy wydobył, to tutaj jednak zjednuje na szczęście ludzi sobie takich, którzy wszyscy są, pomimo różnych poglądów politycznych, wszyscy są w porządku.
bo nieraz na Facebooku ktoś, ja wiem, że ma skrajnie odmienne poglądy od moich, ale ich nie wyraża na moim profilu i to jest fajne, że potrafię w jakiś sposób połączyć tych ludzi, a wszystkich w zasadzie łączy jedno. Nie ja, tylko ta rzeka, bo dużo ludzi na trasie mówi mi, że robisz to, co chciałem zrobić zawsze w dzieciństwie, ale jakoś tam życie potoczyło się inaczej i moje marzenie się nie spełniło, a ty je robisz teraz. Także robią to ludzie starsi, mówią to, także jest to wzruszające i także motywujące w jakiś sposób. Przed tą wyprawą mój wuja, mojej mamy brat, Karol Sulima, powiedział, że 3 lata miałeś, jak chodziłeś wzdłuż rzek, miałeś warunki takie, że w zasadzie nie każdy by to zrobił. Ale zobaczysz, przyjdzie kiedyś taka zima, że tak dostaniesz w dupę, że już więcej się z domu nie ruszysz. I tak naprawdę poniekąd może i ma rację, że trochę zawsze narzekałem na warunki podczas tych 3 wypraw, bo było deszczowo i zawsze mówiłem sobie, że mam wszystko przygotowane, mam wszystko przygotowane na zimowe warunki, a nigdy tej zimy nie ma. A teraz tak naprawdę wszystkie noce były na minusowych temperaturach. Już trochę mam tego dosyć, ale też cieszę się, że nie ma tych upadów deszczu, bo to jest najgorsze. Bo śpiwór puchowy znowu zaczyna zaciągać wilgocią. Wiadomo, że namiot jest mokry, ciuchy są mokre, jest ten dyskomfort. Także już niech zostaną do końca te niskie temperatury. Teraz w nocy miałem minus 11, do tego wiał dość silny wiatr, ale spałem sobie spokojnie, bo jestem na to przygotowany. W ciągu dnia idę, na szczęście ten wiatr mi nie doskwiera, bo jest z plecy, także cały czas mnie nawet ciągnie trochę do przodu, także i na szczęście wyszło słońce, przez to zdjęcia wychodzą trochę lepsze, te warunki pogodowe się polepszyły, także już niech będzie ta pogoda do końca, nawet te minus 10 jakoś dociągnę. Często właśnie ludzie zadają te pytanie, przeszedłeś Wisłę, przejdziesz Wisłę, to co dalej? No, ja zostanę przy polskich rzekach i zawsze powtarzam, że rzeka Wisła nie jest najtrudniejszą rzeką, jest po prostu najdłuższą. Przechodząc rzekę Noteć, to Dolina Noteci, przechodząc w Dolinie Noteci 100 km, to jest tak jak przejść Wisłą 400. Także po prostu jest długa, ale nie jest najbardziej wymagająca, także za rok chciałbym spróbować rzekę San. Tam może być ekstremalnie trudno, początek jest w Bieszczadach, pierwsze parę dni. Śniegu pewnie będzie koło metra zazwyczaj w Bieszczadach, także nowe warunki dla mnie, bo nigdy nie chodziłem z tak ciężkim plecakiem po takich terenach, odludny teren, także będzie ciężej w razie czego o pomoc, ale myślę, że się odpowiednio przygotuję do tego i spróbuję za rok. Chociaż no, ciężko powiedzieć, bo to różnie może być. Mogę zostać zwolniony z pracy i zanim zmienię firmę, to już nie będzie tego wolnego, nie będzie tej atmosfery, żeby mi pomóc we firmy. Ale chciałbym rzekę San. I chciałbym przejść wszystkie polskie rzeki. I za każdym razem będę się starał promować je w jakiś sposób. Tutaj akurat jest też szczęście, że akurat jest rok Wisły. W zasadzie przypadkowo, bo Wisłę miałem robić w zeszłym roku, ale ze względu na to, że zostałem zwolniony z poprzedniej firmy, bo tam nie płacili i tak dalej, to przeszła na ten rok rzeka Wisła. Całe szczęście, tutaj Fundacja Rok Rzeki Wisły też mi pomaga skoordynować to logistycznie, żebym co jakiś czas miał, tak jak w Płocku, miałem nocleg na przystani. Też spałem w namiocie, ale mogłem sobie podładować baterie, wykąpać się. Teraz kolejny mam taki u przyjaciółki w Solcu Kujawskim, także wszystko to częściowo oni zgrali, częściowo ja, także fajnie, fajnie. Codzienną relację mam na Facebooku, Maciej Boiński, po prostu trzeba wpisać, N bez kreski, Maciej Boiński i no jest sporo ludzi, którzy komentują, jedni mają pojęcie o tym, drudzy nie mają, ale no jest fajnie, fajnie, pod tym względem jest fajnie, że jest sporo tych ludzi, którzy interesują się w ogóle rzeką i to jest fajne.